Nadmierne pocenie się w nocy może być bardzo dokuczliwe, szczególnie jeśli nie pozwala nam spokojnie spać. Jeśli zmagasz się z problemem nocnych potów, nadszedł czas, aby znaleźć na nie skuteczne rozwiązanie. To nie będzie możliwe, jeśli w pierwszej kolejności nie poznasz źródła tego problemu. Co ważniejsze, może on wymagać pilnej opieki lekarskiej. Pierwsze klimakterium, inaczej menopauza, to zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety w okresie przekwitania. To okres, w którym pojawia się wiele nieznanych wcześniej objawów, np. uderzenia gorąca, wahania nastroju i uporczywe pocenie się. To właśnie ono sprawia, że życie staje się nieprzyjemne dla pań w czasie menopauzy. Postaraj się, aby ochłodzić sypialnię przed udaniem się do niej, weź chłodny prysznic przed snem i ubieraj się w lekkie ubrania, które pozwalają skórze oddychać. Druga gruźlica. Gruźlica jest jedną z najbardziej śmiertelnych chorób na świecie, która dotyka ponad 9,6 milionów osób. To zakażenie bakteryjne wpływa na układ oddechowy i może powodować nocne poty. Innymi objawami są gorączka, kaszel oraz utrata wagi. Jeśli doświadczasz podobnych symptomów, może to oznaczać, że w Twoim ciele znajdują się prątki gruźlicy. Udaj się do specjalisty, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Trzeciego chłoniak. Nocne pocenie się jest jednym z głównych objawów chłoniaka, czyli raka układu odpornościowego. Jeśli budzisz się w nocy, a Twoja pościel przesiąknięta jest potem, jedną z możliwych przyczyn jest rak. Jeśli dokuczają Ci nocne poty wraz z utratą wagi, zmęczeniem i brakiem apetytu, warto udać się do lekarza i wykonać odpowiednie badania. Czwarty HIV postępujące w kierunku AIDS. Wczesne stadia zakażenia wirusem HIV charakteryzują się występowaniem objawów grypopodobnych, takich jak gorączka, bóle głowy, a nawet wysypka. Jeśli nie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie, wirus może się rozwijać w AIDS, czyli zespół nabytego niedoboru odporności. W takim przypadku często występują dreszcze i potężne pocenie się. Piątego refluks żołądkowo-przełykowy. Gdy cierpisz na refluks, kwas solny z żołądka przedostaje się do przełyku, powodując zgagę, ból i silne pieczenie. W trakcie nocy objawy zazwyczaj nasilają się, gdyż w pozycji leżącej kwas z żołądka jeszcze łatwiej przedostaje się przez osłabiony zwieracz dolny przełyku. Badania wykazały, że refluks żołądkowo-przełykowy może powodować nocne poty. Stosowanie leków przeciwgorączkowych może pomóc w przejęciu kontroli nad problemem nadmiernego pocenia się. Szóstego obturacyjny bezbeksenny. Oprócz nocnych potów, chrapanie jest kolejną oznaką bezweczu podczas snu, czyli potencjalnie niebezpiecznego stanu, który pozbawia organizm tlenu. Niedobór tlenu powoduje, że Twoje ciało walczy o każdy oddech, a to sprawia, że pocisz się nadmiernie. Leczenie może wiązać się z prostymi zmianami stylu życia, takimi jak utrata wagi, rzucenie palenia i zmniejszenie spożycia alkoholu. Siódma. Nadczynność tarczycy. Nadczynność tarczycy może powodować nadmierne pocenie się w nocy. To dlatego, że praca metabolizmu w tym przypadku jest wzmożona i podnosi temperaturę ciała, powodując wydzielanie się potu. On ma za zadanie ochłodzić ciało, gdyż parując, ochładza jego powierzchnię. To naturalny system obronny organizmu przed przegrzaniem. Udaj się do endokrynologa, który zaleci odpowiednie badania i przepisze stosowne leki. Ósmego. Hipoglikemia. Jeśli poziom cukru we krwi nagle spadnie, możesz doświadczyć nocnych potów. Tak właśnie dzieje się, jeśli cierpisz z powodu hipoglikemii. Pacjent oprócz intensywnego pocenia się doświadcza także zaburzeń snu, bólów głowy oraz koszmarów sennych. Można temu zapobiec, zapewniając odpowiedni poziom cukru we krwi osoby cierpiącej na hipoglikemię. Lekarz powinien dostosować metodę leczenia w taki sposób, aby zapobiec nawrotowi podobnych epizodów. Choroba ta jest niebezpieczna i może prowadzić nawet do śmierci.